witam Państwa, zapraszając na kolejne spotkanie z telewizyjnym biurem śledczym, z którego ekipą przyjechaliśmy tym razem do Ostrołęki. To w tym mazowieckim mieście nad Narwią i w jego najbliższych okolicach rozegrały się dramatyczne zdarzenia, które chcemy w dzisiejszym programie zrekonstruować. Opowiemy o dwóch zbrodniach zabójstwa. Ofiarą jednego padł stary, samotnie mieszkający na obrzeżach jednej z tutejszych wiosek człowiek. Ofiarą drugiego maleńkie dziecko, noworodek. Opowiemy także o dwóch napadach z bronią w ręku. O napadzie na bank i na konwój z pieniędzmi. Wszystkie te sprawy łączy z sobą tylko jedna wspólna cecha. To mianowicie, że sprawcy do dziś nie są znani. Miejmy nadzieję, że być może po tym programie sprawiedliwości stanie się zadość. Dlaczego? Panie Bolku! Gdzie masz tak pędzi? Witam pana, panie Janek. No pędzę, bo mam dużo spraw do załatwienia. Nie wiem, czy wszystkie zdążę się załatwić. Niech pan tak się nie forsuje, panie Bolku, bo pikawka może wysiąść. To prawda, ale ja inaczej bym już nie umiał, nie te lata. No właśnie, nie lepiej o siebie zadbać, w domu posiedzieć, odpocząć. Siedzenie w domu to nie dla mnie. Trzeba skoczyć na rynek, pohandlować, dorobić coś do emerytury. To co, może jakieś piwko zrobimy? O nie, nie. Spieszę się, idę do domu. Cześć. No to cześć. Bolesław Kowalski, 77 lat, emeryt. Żyje samotnie we wsi Łęk Przedmiejski w gminie Lelis. Jego żona wraz z dwoma synami mieszka w Ostrołęce. Miał opinię człowieka zamożnego i oszczędnego. Niektórzy nawet nazywali go dusigroszem. Ze względu na tę właśnie skłonność do oszczędzania, a także gromadzenia najrozmaitszych przedmiotów, których pełen był cały dom. Jak wiadomo, w życiu wszystko się jeszcze może przydać, nawet jeśli się ma 77 lat. Do emerytury dorabiał sobie, sprzedając w Ostrołęce miód z własnej pasieki. Był poza wszystkim człowiekiem bardzo ostrożnym. Do domu nikogo nie wpuszczał, a obejścia strzegły aż 3 psy. Chyba jest w domu. Kurwa, to z tymi psami. Spoko. Ja się nimi zajmę. Jak dziadek wyjdzie, to go w łeb i do środka. Dobra, ale uważaj na te psy. Spokojnie, znam się na tym. Jest w domu. Co się tam dzieje? Jest tu kto? Jest do środka! Gospodarstwo Bolesława położone jest na odludziu, w odległości ponad 300 metrów od najbliższego sąsiada. Bolesław był z nim zresztą umówiony, ze Stanisławem M., że w momencie, gdyby przyszedł tu listonosz i nie zastał go w domu, to pocztę, także pieniądze, może zostawić u tego sąsiada. Tak się stało 18 lipca w 1997 roku, kiedy to listonosz przyniósł rentę i nie zastawszy Bolesława w domu, zostawił te pieniądze u Stanisława. Następnego dnia, ponieważ o te pieniądze nie zgłosił się Bolesław przez cały dzień, Stanisław przyszedł tutaj, ale w domu nie było nikogo. Furtka była otwarta, ale zasłony w oknach i zamknięty dom świadczyły o nieobecności gospodarza. Zaniepokojony tym, udał się do Ostrołęki, do jego rodziny i kilka godzin później wrócił tu wraz z jego kuzynem. No zobacz, brama otwarta,
Psów nie, nie widać. Pójdę zobaczyć przez okno. Burek! Nic nie widać. To co robimy? Chodź do sieni. Dobra, patrz. Drzwi otwarte. Okno zasłonięte. Coś mi tu nie gra. Portfel. Tak, to jego portfel. Pusty. Wyważamy drzwi? Lepiej zostawmy. Jak jest wszystko w porządku, wiesz, jaki on jest. Będziemy mieli problem. Dobra. Wiadomimy rodzinę, jak oni się tym zajmą. Tak więc następnego dnia, 20 już lipca, przyjechał tu z Ostrołęki brat pana Bolesława. Nadal panowała tutaj cisza. Nie było ani żywej duszy, ani psów, co dawało wystarczające powody do niepokoju narastającego. Razem z sąsiadem wyłamali to okno i weszli do środka. Zaczęli przeszukiwać mieszkanie, w którym panował totalny bałagan. Po chwili w piwniczce pod podłogą izby znaleźli zwłoki Bolesława Kowalskiego. Denat leżał na podłodze w piwnicy na lewym boku. Nogi w kostkach i ręce miał związane białym sznurkiem. Głowa ofiary owinięta była szarym workiem. Ustalono, że przyczyną zgonu było uduszenie. Bezpośrednio po ujawnieniu tego zabójstwa policja przyjęła aż 3 różne wersje śledcze. Wedle pierwszej mogli tego dokonać wychowankowie pobliskiego zakładu poprawczego w Laskowcu podczas jakiejś ucieczki. Wedle drugiej mogli to zrobić cyganie rumuńscy albo polscy, czwórkę których, 2 kobiety i 2 mężczyzn, widziano w dniach poprzedzających to zabójstwo podróżujących samochodem Dacia na terenie gminy Lelis. Wedle trzeciej wreszcie mógł to zrobić ktokolwiek z ludzi podejrzewających pana Bolesława o duży majątek, z powodów oczywiście rabunkowych. Niestety nie znaleziono wystarczających dowodów, żeby komukolwiek przedstawić zarzuty, nie uzyskała potwierdzenia żadna z tych wersji. Po jakimś czasie to śledztwo po prostu umorzono, ale w każdej chwili można je wznowić, jeśli pojawią się nowe dowody, nowe informacje. O takie właśnie prosi za naszym pośrednictwem Komenda Miejska Policji w Ostrołęce. Podam 2 numery telefonów, kierunek 029, oficer dyżurny 760 15 85, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 760 15 41. Proszę, mogę się dotrzeć? Wiosna i ładna pogoda.
takie okoliczności poprzedzały zbrodnię, o której teraz chcę powiedzieć? Tego na pewno nie wiadomo, ale mogło tak być. Fakty są następujące. Między 8 a 9 rano 23 kwietnia 1999 roku w okolicach kolejowej stacji Grabowo pod Ostrołęką dwie przechodzące tą drogą przypadkowo kobiety znalazły w tym miejscu przy nasypie kolejowym ciało noworodka, ciało martwej, maleńkiej dziewczynki. Zwłoki dziecka leżały przy nasypie kolejowym na lewym boku, zawinięte w gładki sweter z dzianiny koloru szarego. W pobliżu ciała leżała przeźroczysta torebka foliowa, a w niej stare, wycofane z obiegu banknoty. W odległości około 30 cm od zwłok znaleziono drugą torebkę foliową, a w niej grzebień, metalową wsuwkę do włosów, szminki, tusz do rzęs, kredki do powiek, jednorazową zapalniczkę, talię kart do gry. Na miejscu oględzin ujawniono także nocną damską koszulę z licznymi plamami przypominającymi krew. Obok ciała znalezionego dziecka w jednej z foliowych torebek znaleziono m.in. kartkę, na której długopisem niebieskiego koloru ręcznie napisano następujący tekst. Mamo, pojechałam tym wcześniejszym autobusem. Zostawiłam Marcinowi na bułki. Wstaw tę sałatkę do lodówki. Posmaruj ją majonezem i wymieszaj. I nóżki do lodówki. Wrócę wieczorem, Monika. Kto pisał tę kartkę? Czy osoba, która wyrzuciła z pociągu to dziecko? Czy była to matka tego dziecka? Tego niestety nikt nie wie, proszę Państwa. Myśmy w naszych programach już parokrotnie opisywali podobne przypadki takich makabrycznych znalezisk. Jest w Polsce coraz więcej, nie mniej nie w tym programie oceniać powody tego zjawiska. Rzeczą policji jest znaleźć dzieciobójczynię, sprawców tego zabójstwa. I w imię tego prosimy o wszelkie informacje. Podaję raz jeszcze te numery telefonów do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Oficer dyżurny 029 kierunek 760 15 85. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 760 15 41. W Troszynie, 10 km od Ostrołęki, w tym oto budyneczku przy ulicy Szkolnej 3, mieści się m.in. bank spółdzielczy. Działa w dni powszednie od godziny 8 do 18, ale pracownicy przychodzą odpowiednio wcześniej oczywiście, żeby do pracy się przygotować. Tak było również we czwartek, 18 marca 1999 roku. Dzień zapowiadał się jak każdy inny. Tyle, że kilka minut przed 8, przed rozpoczęciem pracy tego banku, podjechał tutaj samochód granatowy Polonez o numerach rejestracyjnych OKN 3829. Wewnątrz siedziało czterech mężczyzn. Tylko trzymaj cały czas nogę na gazie. Kończymy robotę, wpadamy do fury i odjazd. Dobra jest. Tylko raz, dwa, bo nam konwój odjedzie. Patrzcie, już otwierają. Bandyci zrabowali dokładnie 37 471 zł. Działali zdecydowanie, szybko, nie przeszukali banku. Zabrali tylko pieniądze, które były na wierzchu, przeznaczone na wypłaty dla rolników za mleko.
Byli to młodzi mężczyźni ubrani w ciemnozielone kurtki, zamaskowani kominiarkami, dysponowali bronią krótką, ale podobno pistoletami większymi od policyjnych P-64 i jedną jednostką broni długiej o cienkiej lufie. Następnie wsiedli do swojego granatowego, czekającego poloneza i odjechali z podbanku szybko w kierunku na Zamość w tej samej gminie. Ale jak się potem okazało, nie zamierzali tym autem kontynuować swojej podróży. Raz, dwa, przebieramy się. W tym miejscu, w kompleksie leśnym w odległości kilometra od Zamościa, przy czym chodzi oczywiście o wieś Zamość pod Ostrołęką, sprawcy spalili poloneza, przy pomocy którego dokonali tego napadu na bank i z tego miejsca, przesiadłszy się na Żuka, odjechali w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. W miejscu spalenia samochodu policja zabezpieczyła fragment tablicy rejestracyjnej o numerze OKN 3829, a także nadpalone kawałki odzieży typu moro, rękawice robocze i fragmenty dzianiny, prawdopodobnie pochodzącej z kominiarek. Jak później ustaliła policja, polonez użyty do tego napadu w Troszynie na bank i później spalony został 3 dni wcześniej skradziony. 15 marca 1999 roku między godziną 15 a 19 skradziono go z parkingu na terenie zespołu szkół zawodowych numer 1 przy ulicy Prądzyńskiego w Ostrołęce. Ale to nie koniec historii. Tak się złożyło, że w dniu tego napadu, 18 marca, dosłownie kilka chwil po tym napadzie na bank, z innego banku spółdzielczego w Czerwinie, kilkanaście kilometrów dalej, wyjechał konwój z dużą ilością pieniędzy, który miał przewieźć je do punktu kasowego w Piskach. Dobrze, że dzisiaj nie pada. Droga lepsza i szybciej można będzie objechać trasę. Tylko bez szaleństw. Wieziemy przecież cenny ładunek. O cholera, jeszcze nie zdążyłem się porządnie rozpędzić, a już będę się tłumaczył. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kontrola drogowa, dokumenty poproszę, auta. A co się stało? Nie, nic, zwykła rutynowa kontrola. Może do samochodu Pana poproszę. Szalaj, nie rób! Szalaj! Siedź spokojnie, a nic wam się nie stanie. Bez numeru. Nie róbcie nam nic złego. Zamknij się, nic wam się nie stanie. Kilometr w tamtą stronę, miejscowość Żochy. Najbliższa w tamtym kierunku nazywa się Piski. Stoję dokładnie w tym miejscu, gdzie bandyci przebrani za policjantów zatrzymali bankowy konwój. Przy okazji powiem od razu, że policji udało się później ustalić, że ten rzekomo policyjny radiowóz miał numer rejestracyjny
OSH-4704, a zatem numer niepolicyjny. W Ostrołęce istnieje prawdziwy samochód o takich numerach rejestracyjnych, ale zdecydowanie sprawdzono, że z tym napadem nie miał on nic wspólnego. 200 metrów stąd, na polanie, zostawili bandyci skrępowaną kasjerkę i skutego kierowcę. Po chwili udało się jej uwolnić, uwolniła także częściowo kolegę, kierowcę i on z dłońmi skutymi i kajdankami dojechał bankowozem do najbliższego komisariatu w Czerwinie i tam oboje zameldowali o napadzie. Łupem tym razem padło 120 tysięcy polskich złotych. Policja ma prawo przypuszczać, że obu tych napadów dokonała ta sama grupa przestępcza. Ten sam czas, bardzo bliska odległość do takiego wniosku prowadzą. Policja do dziś nie zna sprawców i poszukuje ich, apelując do państwa o wszelkie związane z przygotowaniami do tego precyzyjnie zaplanowanego jednego i drugiego napadu. Przede wszystkim poszukiwani są ludzie, którzy wiedzą, co na przykład działo się z tym skradzionym granatowym polonezem o numerze rejestracyjnym, przypomnę, OKN 3829 między 15 a 18 lipca 1999 roku, czyli od momentu kradzieży do momentu, kiedy został on, jak pokazaliśmy, w lesie spalony. Wszelkie informacje z tymi napadami związane prosimy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Raz jeszcze podam dwa numery telefonów. Oficer dyżurny 029 760 1585, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 029 760 1541. To już na dziś wszystko. Dopowiem jak zawsze na koniec, żeby państwo nie sugerowali się wyglądem osób występujących w naszych inscenizowanych scenkach. To są statyści z wyglądem prawdziwych uczestników tych zdarzeń. Nie mają oczywiście nic wspólnego. Dziękuję państwu, do zobaczenia i mimo wszystko dobrej nocy.